Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować oto ten produkt Forte. Słyszałem o nim, że lubi grube i ciężkie tematy, a więc postanowiłem go przetestować w moim John Deere 6910, którym, co będę robił, uprawiał też ściernisko. A do czego mi ten produkt? Jak sami widzicie, aura jest bardzo słoneczna, 35 stopni na dworzu. Ten ciągnik osiąga bardzo dużą temperaturę. A że nabyłem nie tak dawno go i zobaczyłem, że ciecz chłodząca chyba nie była w nim dawno zmieniana i jest bardzo brudna. I jestem ciekaw, czy... No i nic nie widzę, oczywiście. Czy jest płyn, czy nie ma. Jest brudny zbiorniczek. Jest tu około 16 litrów płynu i te trzy buteleczki mają mi na to starczyć. A jak to będę robił? Zamierzam spuścić około 5 litrów płynu, wlać te buteleczki, żeby poszło szybciej w obieg, uzupełnić płyn, no i uprawić te rżysko po pszenicy. No i wtedy pójdzie ładnie w obiekt. A czy to wyczyści? Nagram Wam dalej, jeśli chcecie. Zostawcie komentarz. No i oczywiście, czy chcecie zobaczyć efekt końcowy. Czy dało efekt płukania chłodnicy i poprawienia temperatury, czy nie? Dziękuję bardzo. Do następnego. Hej. Tak jak obiecałem, testy będą. Widzicie. Płyn sam z siebie jest bardzo brudny. Już. I ciekaw jestem efektu teraz, jak pójdzie w pracę. No, słuchajcie, już ciągnikiem popracowałem z godzinę czasu i powiem Wam, że temperatura ładnie stoi, a na dworze jest 35 stopni. Zrywam to ściernisko, żeby przerwać parowanie, a ciągnik ładnie trzyma temperaturkę. A powiem Wam, że jeszcze przed wlaniem produktu zawsze tu było strzałka przy takiej robocie z tą maszyną. No, mam nadzieję, że będzie dobrze. Zobaczymy, co dalej. Spuścimy płyn, zobaczymy, jak brudny. No, słuchajcie, po zastosowaniu środka, słuchajcie, zobaczcie sami, co zlatuje z chłodnicy. Sama taka ruda, wszystko to. Spuszczam teraz właśnie stary płyn. Jeszcze tylko przepłukam układ cały wodą. I wlewam nowy płyn i mam nadzieję, jestem zaskoczony, że aż tyle tego. Szczerze polecam zastosować sobie i przepłukać układ zawsze, to będzie zdrowiej dla Waszego ciągnika czy innego pojazdu.